To już dziś wielkie świętowanie 24 urodziny Radia Maryja. Torunie z radością wita pielgrzymów z całej Polski, a także z zagranicy. To szczególny dzień, w którym z całą pewnością nie zabraknie wspólnej modlitwy, uśmiechu, rozmowy i śpiewów. Początkowo Radia Maryja mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Z czasem rozszerzył się krąg rozgłośni o kolejne regiony, a także inne kraje. Dzięki wytrwałej modlitwie, solidarności i ofiarności ludzi dobrej woli, którzy czują potrzebę wsparcia tej cennej inicjatywy, Udało się pokonać wiele przeciwności i stworzyć fenomen na skalę światową. Rodzinę Radia Maryja. Jak mówi prezydent miasta Torunia, Michał Zaleski, radio promienieje dobrym głosem na cały świat, a ci, którzy zapragną być w trakcie rocznicy z Torunianami, napotkają na dobrą atmosferę i serdeczną gościnność. Bardzo się cieszę, tak liczne grono pielgrzymów przybywa z całej Polski, ale i także z różnych zakątków świata, bo dzięki temu możemy. Pokazać nasze miasto, powiedzieć z dumą, to jest Toruń. Toruń, w którym Radio Maryja rozgościło się już 24 lata temu i ma się dobrze. A wszystkie dzieła, które wspierają działalność Radia Maryja, tak jak chociażby Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dodają blasku temu tej rozgłośni. Miasto zapewniło pielgrzymom dogodne warunki podczas uroczystego świętowania. Z radością przyjmujemy pielgrzymów. W nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej, gdzie będzie wygodnie, ciepło i z pełnym zapleczem dla każdego z uczestników tego świątecznego wydarzenia, które corocznie odbywa się w naszym mieście w pierwszych dniach grudnia. Mam nadzieję, że pielgrzymi wyjeżdżając z naszego miasta będą już marzyli o tym, aby przyjechać na kolejny jubileusz. Tym bardziej, że będzie to 25, a więc srebrne gody. Serdecznie zapraszamy do naszego miasta. Początek świętowania 24. rocznicy Powstania Radia Maryja zaplanowano na 12.30, a oto szczegółowy program obchodów. O 12.30 Sympatycy Radia Maryja spotkają się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Toruniu przy ulicy Bema na wspólnej modlitwie różańcowej. Tuż po niej zaplanowano koncert księdza biskupa Antoniego Długosza. Następnie o 13.30 koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. O 15.00 koronkę do Bożego Miłosierdzia i słowo Jana Pawła II wypowiedziane ustami artystów scen polskich. Z kolei punktem centralnym uroczystości o godzinie 16.00. Będzie uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego metropoli Lwowskiego. Podczas radosnego świętowania będzie także możliwość skorzystania z tanich posiłków, wypicia kawy i herbaty, a także nabycia wartościowych książek.